Wolność słowa należy do podstawowych praw człowieka. Jeżeli nie wolno mi jest mówić tego, co myślę, albo jeszcze gorzej, jeżeli każe mi się mówić coś, z czym się nie zgadzam, wówczas godzi to w samą podstawę ludzkich praw, w moją godność, upokarza mnie to. Pierwotnie wolność słowa oznaczała tyle, że mogę mówić to, co chcę. Z czasem wyłoniły się z niej prawo do informacji i swoboda ekspresji. Tu mieścił się gmach cenzury. Komuniści wierzyli, że jeżeli zabronią o czymś mówić, to przestaje istnieć. Jeżeli wprowadzą zapis na czyjeś nazwisko, to ten człowiek nie istnieje. Jeżeli zabronią pisać o wydarzeniu historycznym, zmieniają przeszłość. A jeżeli uznają, że cybernetyka czy genetyka to burżuazyjne pseudonauki, zmieniają przyrodę, zmieniają budowę wszechświata. Należy eliminować wszelkie informacje o występowaniu w kraju epidemii chorób zakaźnych, w tym również grypy. Kontrola nad mediami sprawowana przez jakąkolwiek władzę państwową niesie za sobą przede wszystkim pierwsze niebezpieczeństwo likwidacji swobody wypowiedzi, a więc i demokracji, jeżeli taka swoboda przedtem istniała. W systemie totalitarnym władza sprawowała pełną kontrolę nad wszelkiego rodzaju mediami, i dużymi, i małymi. To było jednym z elementów tego trójpanowania. Władza polityczna, władza ekonomiczna i władza nad informacją. Poufne. Nie wolno zwalniać żadnych informacji o rzekomym cudzie w miejscowości Piotrków. Powstawał swego rodzaju taki łoskot propagandowy, który po prostu miał zagłuszyć swobodne myślenie, uniemożliwić ludziom przez narzucenie pewnych standardów propagandowych krystalizowanie własnych poglądów, widzenie świata tak, jakby się samemu chciało ten świat widzieć. Odbierał po prostu język, który można było świat opisywać. Towarzysze, nie ma wątpliwości, że dla realizacji wielkich zadań mówimy prawdę i dzisiaj, i powiadamy. Musimy otwarcie i szczerze mówić o tym i nie wolno nam niczego ukrywać. Wśród wielu czynników wiarygodności partii najważniejsza jest skuteczność. Z gmachu partii przekazywano do pobliskiej cenzury instrukcje o tym, co ma zniknąć ze świadomości społecznej. Ale to nie wystarczało do walki ze słowem. Wciągnięto do niej również prawo karne. Polski artykuł 270 kodeksu karnego mówi, kto lży, poniża lub wyszydza ustrój państwa, podlega karze pozbawienia wolności. Słynny radziecki przepis o antysowieckiej agitacji i propagandzie doprowadził do skazania licznych osób za to tylko, że opowiadały dowcipy polityczne. To one ponoć zbudowały kanał Białomorski. Z księgi zapisów cenzorskich. Poufne. Z publikacji wyznaniowych należy eliminować wszelką krytykę marksizmu. Słowo w rzeczywistości komunistycznej, tak jak i w każdej rzeczywistości totalitarnej, miało tworzyć fakt. To można powiedzieć pewne nawiązanie ewangeliczne. To słowo miało określać miejsce człowieka w społeczeństwie, określać jakiegoś człowieka, jakąś grupę ludzi. Definiowało w sposób niezwykle uproszczony wszystkie sytuacje, ponieważ prowadziło taką wyraźną granicę między dobrym i złym. Dobre było to, co było obarczone przymiotnikiem socjalistyczny, złe to, co takiego przymiotnika było pozbawione lub miało inny, pejoratywny przymiotnik, jak kapitalistyczny czy imperialistyczny. Yeah!
Partia komunistyczna, rządząc państwem, usiłowała odciąć swoich poddanych od dopływu zewnętrznej informacji. Chciała stworzyć sobie pustą przestrzeń dla szerzenia własnych koncepcji i poglądów. I stąd zagłuszanie zachodnich radiostacji, stąd celnicy grzebiący w walizkach w poszukiwaniu zakazanych książek, stąd zakaz prenumeraty zachodnich czasopism, które czytać mogli tylko wybrańcy, ci, których lojalności władza była pewna. Stosowano też inne metody. Uczono języków obcych tak, by nikt ich nie znał, a w niektórych krajach, jak w Związku Radzieckim, bardzo poważnie ograniczano możliwość kontaktów z cudzoziemcami. Z księgi zapisów cenzorskich. Poufne. Nie używać określenia dyktatura wojskowa względnie innych nazw, takich jak goryle, junta wojskowa, w stosunku do państw, z którymi utrzymujemy stosunki dyplomatyczne. Do kontrolowania napływu informacji z zagranicy służył przede wszystkim aparat bezpieczeństwa i jego wyspecjalizowane komórki. Były to takie komórki jak, co odgrywało rolę na w najszerszej skali, jak specjalne jednostki, które zajmowały się zagłuszaniem zachodnich polskojęzycznych rozgłośni. Zagłuszarki te miały bardzo wielką moc, było ich kilkadziesiąt rozrzuconych po całym kraju. Były podpisane umowy międzynarodowe ze Związkiem Radzieckim i z Czechosłowacją, ale także z innymi krajami socjalistycznymi o wzajemnym jakby kontrolowaniu przestrzeni powietrznej. W Moskwie czas nosi, Majak передает informacyjny wypust. Nynieszny год. Стал первым для рейса по маршруту Петрозаводск-Астрахань-Петрозаводск лайнера Михаила Ломоносова, флагмана пассажирского флота Карелии. В увлекательном круизе по Волге. Пропаганда старые слова выполняла новую социалистичную treścią. Tworząc substytut języka, nieoficjalnie nazywany nowomową. W rzeczywistości komunistycznej wolność słowa oznaczała de facto wolność od tradycyjnych znaczeń. Aparat bezpieczeństwa odgrywał kluczową rolę na przykład w ściganiu tak zwanych szeptanek. Czyli przekazywaniu sobie wzajemnie informacji zasłyszanych przez radio, a często po prostu plotek. Takim pikantnym, chociaż dramatycznym szczegółem może być fakt, że w początku lat 50. prawie połowa osób aresztowanych przez Departament IV, czyli zajmujący się kontrwywiadowczą ochroną przemysłu, nie była wcale aresztowana za jakieś sabotaże, dywersje, tylko za szeptanki. Komunistyczne konstytucje nakładały obowiązek czujności wobec wrogów ojczyzny i ochrony tajemnicy państwowej. Komunizm potrzebował wroga. Utrzymanie społeczeństwa w stanie zagrożenia inwazją z zewnątrz stawało się uzasadnieniem restrykcyjności systemu. Miało odwracać uwagę od wewnętrznych kłopotów, stanowiło alibi na utajnienie wszystkiego, co się dało. W każdym państwie istnieją rzeczy tajne. Ale w komunizmie tajemnicą był spis tajnych informacji. To jest nie do przyjęcia. Spis tajemnic musi być powszechnie znany i musi być precyzyjny. Zapisy w rodzaju można utajnić informacje ze względu na interes polityczny państwa są nie do przyjęcia, ponieważ interes polityczny państwa przekształca się bardzo łatwo w interes polityków i służy kryciu ich błędów i nieodpowiedzialności. Treść rysunku bulwersująca opinię publiczną może wyrządzić poważne szkody PRL, co wyczerpuje znamiona czynu określonego w artykule 271, paragraf 1 kodeksu karnego.
Obowiązek ochrony tajemnicy państwowej spoczywa na urzędnikach, którym ją powierzono. Oni zresztą biorą pieniądze za milczenie. Nie można go natomiast przerzucać na wszystkich obywateli. I zapisy, jakie były w komunistycznych konstytucjach, że wszyscy mamy strzec tajemnicy albo stać na straży, są nie do przyjęcia. Osobnym problemem jest, co zrobić w dramatycznych sytuacjach, jeżeli urzędnik dowiedział się, że armia jutro na przykład planuje zamach stanu. Ja myślę, że taką informację może ujawnić i nie powinien być wtedy karany. Jeżeli w jakimś kraju na świecie oficjalne gazety podają tylko pomyślne informacje, zapewniając o nieustających sukcesach, to możemy być pewni, że w kraju tym wolność słowa nie istnieje. Prawo do informacji, wolność słowa to właściwie są dwie strony tej samej monety. Bo jeśli nie mam dostępu do wiedzy, do informacji o tym, co się wokół mnie dzieje, a zwłaszcza co się dzieje w życiu publicznym, no to właściwie w gruncie rzeczy nie mam podstawy do tego, żeby wyrazić swoje poglądy. A obywatel, który nie wie, co się dzieje, no jest właściwie obywatelem, w gruncie rzeczy jest niewolnikiem. Obywatel, który nie może wypowiedzieć tego, co się dzieje, tym bardziej tym niewolnikiem jest, nawet jeżeli jest niewolnikiem rozumnym i dobrze poinformowanym. Prawo do informacji to w szczególności prawo do patrzenia władzy na ręce. Ja mam prawo wiedzieć, w jaki sposób zapadają ważne dla mnie decyzje i nie wystarczy powiedzieć, że Sejm czy inny organ władczy coś uchwaliły. Muszę wiedzieć, jakie padały argumenty, jakie stanowiska zajmowali poszczególni politycy po to, by móc w sposób świadomy zdecydować, na kogo będę chciał głosować w kolejnych wyborach. Bez tego demokracja nie istnieje. Jednym z najważniejszych elementów informacji jest to, żeby obywatel był poinformowany bardzo dokładnie, co mu wolno, a czego mu nie wolno. Krótko mówiąc, jakie będą konsekwencje jego działań, jaka jest granica jego wolności. Przechodzimy do państwa wolności, to znaczy, że każdy może robić to, co nie jest mu zakazane ustawą i każdy obywatel ma dokładnie wiedzieć, co jest zakazane, zakładając, że cała reszta jest wolna. Łatwiej jest rządzić, jeżeli media wspierają politykę sprawujących władzę. To w końcu wizerunek kreowany także przez środki przekazu ma wpływ na głosy wyborców. Zrozumiałe jest więc, że władza będzie próbowała podporządkować sobie media. Dlatego tak ważne jest, by system prawny państwa gwarantował swobodę wymiany informacji. Jeżeli władza zdobędzie kontrolę nad mediami, pojawia się dla niej nieodparta pokusa, by ograniczyć wolność słowa. A ograniczenie wolności słowa powoduje, że łatwo jest przekształcić inne prawa i wolności w ich karykatury. W trosce o zachowanie należytej rangi życzeń składanych przez kierownictwo partii i rządu należy eliminować próby naśladownictwa tej formy kontaktów ze społeczeństwem. A z praktyki komunizmu wiadomo, czym grozi przejęcie przez władzę kontroli nad mediami, nad telewizją, nad prasą, nad radiem. No, rezultat jest taki, że czasami nawet wyników sportowych nie zna się, dlatego że ze względu na ewentualne oburzenie opinii publicznej nie będą publikowane. No, to może brzmi jak żart, ale proszę pamiętać, że kiedy była katastrofa nuklearna w Czernobylu, to obywatele krajów komunistycznych najpóźniej się dowiadywali o tym zagrożeniu. No właśnie dlatego, że państwo, które bało się ujawnić swoje nieprzygotowanie na zagrożenie, no nie dopuszczało do obywateli informacji. Także kontrola władzy nad mediami może prowadzić nawet bezpośrednio do zagrożenia naszego życia. Thank you.
Swoboda wypowiedzi jest jedną z podstaw społeczeństwa demokratycznego. Nie może ona ograniczać się jedynie do informacji i poglądów, które są odbierane przychylnie, lecz odnosi się w równym stopniu do takich, które obrażają, oburzają lub wprowadzają niepokój. Wybór formy manifestowania jest warunkiem wolności ekspresji. Swoboda ekspresji to wolność wyrażania przekonań nie tylko przy pomocy słów, ale również muzyki, rzeźby, czy choćby własnej fryzury albo stroju. Totalitaryzm zawsze jest śmiertelnie poważny i zupełnie nie zna się na żartach. Takie budowle, jakie wznosił w Barcelonie Gaudi czy wiedeński Hundertwasser, nie mogłyby powstać w totalitarnym kraju. Budowano pałace kultury. Prawo do informacji jest częścią wolności ekspresji, rozumianej jako wolność obiegu informacji. Każdy z nas ma prawo do tego, żeby wiedzieć przede wszystkim to, co dotyczy spraw publicznych. I tutaj prawo do informacji jest jakby drugą stroną wolności słowa. Ja mam prawo wygłaszać swoje poglądy i mam prawo mieć informacje, na podstawie których swoje poglądy mogę budować. Jest to prawo bardzo ważne. Początkowo w pierwszych okresach rozwoju wolności jakby niedoceniane, ale coraz bardziej doceniane przede wszystkim pod wpływem doświadczeń z cenzurą, doświadczeń ze zniekształceniami informacji, no i przede wszystkim z tym, czym każda władza siebie broniła, czyli tajemnicą, zakresem tajemnicy państwowej, tajemnicy służbowej i monopolu państwa nad informacjami. Dla nas dzisiaj jest to jeden z najważniejszych i może najtrudniejszych problemów do rozwiązania w krajach pokomunistycznych. Ktoś, kto podejmuje się funkcji polityka, właściwie podejmuje pracę o dużym ryzyku i zagrożeniu dla zdrowia i dla życia, a przede wszystkim o zagrożeniu dla dobrego samopoczucia. Człowiek, który jest politykiem, powinien sobie założyć, że nie będzie przez ten czas miał prawa do dobrego samopoczucia, ponieważ będzie nieustannie przez ludzi kontrolowany, krytykowany i na tym polega demokracja i nie ma co się buntować, ma popatrzeć, czy ma z tego jakieś apanaże, które by mu to zrównoważyły, choćby psychiczne, czy też nie. Otóż granice krytyki są tylko jedne. Nie można złośliwie, tendencyjnie i w złej wierze rozpuszczać informacji fałszywych o polityków. Natomiast poza tym żadnych granic nie widzę. Wolność słowa pociąga za sobą odpowiedzialność. Jeżeli jej nadużyję, jeżeli mówiąc coś skrzywdzę kogoś, oczywiście, że mogę być karany, ale nie wolno mi zabronić mówić. Jeżeli zabroni się ludziom mówić, jeżeli ograniczy się swobody dziennikarskie, wówczas stwarza to zagrożenie dla wszystkich praw i wszystkich wolności każdego z nas.